Witajcie, dzisiaj będziemy kleić papę lepikiem na zimno. Mamy tutaj przygotowaną już papę, lepik oraz szczotkę do nanoszenia. Bierzemy się za robotę. W pierwszej czynności tniemy papę na poszczególne kawałki. Dajemy troszeczkę zapasu. Zawsze można, jeżeli wypuścimy z 5 cm więcej, zawsze można ją obciąć. Następnie ustawimy ją tak jak powinna być, do połowy ją zwiniemy i zaczniemy smarować. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Papę zwijamy do połowy, smarujemy tutaj od tej strony całość, następnie rozwijamy ten wałek, który mamy zwinięty, następnie od drugiej strony robimy tak samo, zwijamy w tą stronę do momentu, aż pojawi nam się lepik. Smarujemy i następnie rozwijamy go ponownie i w taki sposób będziemy mieć położoną pierwszą warstwę papy. Pierwszą połowę mamy już posmarowaną, teraz zwijamy tą drugą połówkę, aż pojawi nam się lepik i smarujemy dalej. Pierwszy szor mamy już posmarowany, no i wiaderka lepiku nie ma. Trochę coś nie tak z tym opisem jest, co prawda tutaj jest trochę nierówne podłoże i poszło trochę więcej. Ale na wiaderku jest napisane, że od pół litra do 1 litra na metr kwadratowy. Także tutaj jest 10 litrów tutaj w tym wiaderku. To teoretycznie powinno gdzieś na 10 metrów kwadratowych starczyć. A tutaj mamy garaż gdzieś długości 6-7 metrów. I całe wiaderko jest wypaprane. Teraz kolejna warstwa. Zakładamy smarujemy gdzieś około 10 cm i zakładamy kolejny szor papy. No i tak do samego końca. Nie będę was już tym zanudzał.
Tak to mniej więcej wygląda.